wprowadziło taki list do partii, że jest za mało komunistyczna. I to był bunt przeciwko komunizmowi. Mało kto ten list czyta, przecież to jest, to był najbardziej gorliwie ukryty dokument, źródło historyczne III RP, chociaż stale słyszeliśmy, że to takie typowe dla PRL-u, stale słyszeliśmy, że ten list do partii pochodzenia Milewskiego to wielka rzecz, ale nikt go nigdzie nie wydrukował, bo jak to byśmy i przeczytał, no to jest referat z tlenu partii, coś przeraźliwego. Ale mniejsza z tym, chodzi o to wypierwsi. No co miał na myśli Aleksander Kwaśniewski, mówiąc wypierwsi? No wypierwsi z nas. Wypierwsi spośród nas się zbuntowaliście i wskazaliście nową drogę. Rzeczywiście mieliście rację. No. Reszta partii dopiero tam w latach 80. podążyła waszym śladem. A teraz razem, prawda, trzymamy się za ręce i prowadzimy ten tubylców, ten motłoch tutejszy ciemny, niedocywilizowany do Europy, bo tam jest cywilizacja. Nawiasem mówiąc, tam nie ma cywilizacji. To też jest drugi powód, dla którego, jak to mówił pan Zagłowa, ile byśmy jeszcze bitew nie przegrali, to ich czeka zagłada, a nas czeka zwycięstwo. Ponieważ jedyne, co ta nasza, w sensie technicznym, elita jest w stanie w Polsce zaproponować, no powiedziałem, cytowałem to w określeniu, modernizacja przez kserokopiarkę. Oni nic nie są w stanie wymyślić, poza wymyślaniem coraz to wymyślniejszych obelg na polskich tubylców i na akurat polityka, który ich symbolizuje, czy partię, która ich symbolizuje, ale to jest na zasadzie fetysza czarnego człowieka. Co mają do zaoferowania? No implementować wzorce europejskie, ale projekt Unii Europejskiej się skichał przecież na naszych oczach. Strefa euro się rozpada. Prezydent unijny czy szefowa unijnej dyplomacji to są jakieś śmiechu warte postaci. Traktat lizboński jest małą, martwą literą. Co jest realne? Realny jest koncept mocarstw. No jak w 1815 roku. Niemcy, Francja, Rosja, Wielka Brytania osłabła w porównaniu do tamtych czasów. Południe się nieco wzmocniło, Włochy, prawda, Iberyjski, Półwysep trzeba się liczyć i tyle. I te państwa, te rządy ustalają porządek. I one, jak się kryzys gospodarczy następuje, załamanie Lehman Brothers, czy rewolucja w Libii, to nie żadna Rada Europejska, nie żaden z dwóch parlamentów europejskich, nie te wszystkie komisje, te wszystkie, które nas kosztują miliardy, znaczy głównie zachodnie Europy kosztują miliardy, to jest wszystko pizzem i fasadą, tylko się zbiera Sarkozy z Merkel, prawda, i jeszcze wezmą tam bunga do siebie jakiegoś i dzwonią do Putina, co on na to i tak się, prawda, podejmuje decyzję. No tak ta sytuacja wygląda. Więc nie ma żadnej Unii Europejskiej, nie ma żadnej europejskiej tożsamości. Jeśli jedyną ofertą naszej elity jest to, że mamy się wynarodowić i przejść płynnie jako część narodu europejskiego, to jest oferta do bani, ponieważ nie ma i nie będzie narodu europejskiego. Jest pewna grupa, która się poczuwa, ale to jest taki, prawda, salon europejski. Głównie tych, co żyją z pieniędzy unijnych, które się przecież w tym momencie skończy. Jeżeli cała oferta cywilizacyjna jest, mamy naśladować wzorce z Unii Europejskiej, to właśnie Unia Europejska jest dokładnym dowodem, że te wzorce są nieskuteczne, bo Unia Europejska się nie rozwija gospodarczo. Rozwijają się inne kraje regionu. Poza tym Unia Europejska już sama w to nie wierzy, sama nie wierzy w demokrację. Więc albo my stworzymy coś swojego, albo nic nie stworzymy i to jest, albo nas nie będzie. No i to jest też taka ważna rzecz, której za słabo rozumiemy, że Polska jest nam strasznie potrzebna. Nie z takich przyczyn uczuciowych, bo to też, ale przede wszystkim, że nikt o Polaków, o rozwój Polaków, o ich dobrobyt nie zadba, jeśli nie będzie państwa polskiego. Bo w ramach jakiegoś państwa europejskiego po pierwsze takiego nie będzie, a w ramach państw ościennych, no to już żeśmy to ćwiczyli. Państwa, rozgadałem się potwornie, obiecywałem pytania, ale państwo, że tak powiem, mi nie przerywali, za co serdecznie dziękuję. Teraz sami sobie państwo dumni, ponieważ widzę, że już niektórzy nie wyrobili i muszą wychodzić, więc zanim to się stanie ze wszystkimi, może na tym skończę ten referat wstępny i nie wiem, jak dalej jest przewidziany porządek, znaczy technicznie, jak pytania, czy mam rzucać mikrofon do tych, czy już po prostu spontaniczne pytania są rozdane i osoby, które mają wiedzą.
oczywiście pytania z sali. Bardzo proszę, jeśli Państwo gdzieś tam dalej siedzący chcieliby zadać pytania, to prosimy podejść, żeby nie przekrzykiwać się, a ci, którzy są tutaj bliżej, to ja podejdę z mikrofonem też. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, czy nie widział Pan tej nowej elity na kongresie... Czy nie widział Pan tej nowej elity na kongresie Nowej Prawicy, tych młodych ludzi, 3000, jak, że tak powiem, się o Polsce wyrażało? Widać było tą, tą patriotyzm u tych ludzi. Nie mamy drugiego. Nie mamy drugiego mikrofonu. No, tak, to jest jedno z miejsc, gdzie widuję. I tam widziałem w wielu innych miejscach widuję. Ja zresztą tam mówiłem tak, że przyszedłem na to, nie z uwagi na... To też działa, to świetnie. Że przyszedłem nie z uwagi na jakby polityczną tam konstrukcję, które ten kongres miał wytworzyć, bo ja to nie jest jakby moja działka, partyjne działanie. Natomiast no, że tam się spotkały dwie tradycje, które są bardzo ważne dla Polski i które moim zdaniem są drogą do odbudowania Polski. Czyli z jednej strony tradycja Dmowskiego, którego mądrze interpretując w którym właściwie znajdujemy, wydaje mi się, jedyne wskazówki do tego, co robić dzisiaj, jak Polskę odbudowywać, jak polskość odbudowywać, a z drugiej strony tradycja no, bardzo słaba w naszej historii, a bardzo potrzebna nowoczesnego, wolnorynkowego kapitalizmu, którego absolutnie nie wolno mylić z tym kapitalizmem, który tam zaprowadzono po roku 89. No, różnica jest zasadnicza. Ja to ujmuję tak. W kapitalizmie może pucybut zostać milionerem, a milioner pucybutem, natomiast istotą systemu naszego jest sztywne rozdanie ról. To jest zresztą też istotą systemu zachodnioeuropejskiego. Niektórzy to nazywają neoliberalizmem, ale to liberalizm taki, który odrzuca wolność gospodarczą, czyli wolną konkurencję, czyli to jest podstawą, a liberalizmu a zostaje tylko przy stabilności budżetowej. I ją podnosi do rangi najwyższego przykazania. No nie ma to nic wspólnego z liberalizmem, więc zamiast neoliberalizm powinno się mówić neomarxizm. W każdym razie w tych dwóch tradycjach widzę drogę i no, mam nadzieję, że jeszcze liczniej one będą obficie i w Polsce i lepiej rosnąć. Na te postkolonialne to jest to banda czwoga tak zwana, co Polską rządzi od 20 lat, można określić. To już jakby w szczegóły możemy wchodzić, to kolejną godzinkę też poopowiadam, ale starałem się już nie wchodzić w tej chwili w szczegóły, żeby po prostu zaproponować Państwu no, pewien sposób widzenia. Tak? To jest ważne, że na przykład ten sposób, to wydaje się, że ważne jest zrozumienie, że polska polityka w tej chwili w ogóle nie żyje polityką, tylko właśnie sporem tożsamościowym. To jest partia tubylców kontra partia kreoli. Partia miejscowa kontra kolonialna właśnie, partia bieguna patriotycznego, narodowego i partia no, wynarodowienia, można powiedzieć, z pewną, bo właściwie partia, teraz bym powiedział partia koryta, no, ale jeśli chodzi o jakąś proponowaną tożsamość, no to jest tożsamość odcięcia się od polskości jako czegoś, co jest nienowoczesne, co nam przeszkadza. Może kolejne. Ale ja chciałem zadać takie pytanie, może się podzielić taką refleksją. Jak obserwuję wszystkie te, jak to Pan mówi, elity, to w Polsce są dwa stanowiska, premier i prezydent. I teraz tak, ja ze swoich wyciągam wnioski tak, że Pan premier obsługuje stronę zachodnią, czyli po prostu Angele Merkel i tam po prostu innych poklepywaczy, a pan prezydent optuje ku stronie wschodniej. Uściska się z Miedwiediewem, tam jakieś tam inne populanki sobie urządzają. I teraz właśnie to wszystko w tym eurokołchozie jest tak podzielone według mnie, że Polska no chyli się tak ku upadkowi, jeżeli to nie zostanie przerwane, że do Wisły wpływy, prawda, zachodnie, czyli Niemcy, od Wisły, no niestety nasz wieczny przyjaciel, prawda, Rosja. Czy pan też tak odczuwa takie
jakby to Polacy tam między sobą mówią tam na wyższych szczeblach, że to tak. Może nie do końca, bo tu przemawia przez pana pamięć materiału, to znaczy jakoś spodziewamy się tego, co już było, ale to niekoniecznie tak musi wyglądać. Oczywiście, jak mówię, że polityka europejska weszła w kolejny kongresu wiedeńskiego, to jest dla nas niebezpieczne, bo to prawda czasa księcia Czechowa i Bismarcka, ponieważ władz europejski tego rodzaju sobie doskonale radzi bez niepodległej Polski. A nieco inne są potencjały. Potencjał rosyjski jest dość mały, więc gdyby to pana porównanie, to podział grup prezydenta premiera uznać, to by było dość symboliczne, prawda, że przedstawiciel Rosji w tej układance, w takim widzeniu jest niewątpliwie dużo niższej jakości. Tak? Ale ja bym powiedział, że prezydent no, to jest po prostu Forrest Gump w PLDR-ze. Naprawdę to nie jest żaden samodzielny polityk. Uprzejmy, staram się być uprzejmy, stąd porównanie z Oscarowym filmem amerykańskim. Różne tam są teorie, moim zdaniem tutaj kwestie zdrowotne swoje robią, ale niewątpliwie nie jest to żaden polityk, żaden samodzielny polityk. Także... Czy myśla pan, że jednak to oni właśnie tego Forrest Gumpa wykorzystują? Nie, no oczywiście tak, ale wykorzystują obu. Polityka, którą Rosja robi, jest dość czytelna, ona jest bardziej przebiegła. Oni grają jakby na wszystkich fortepianach, grają na co? Ponieważ Rosja tak naprawdę jest w strasznym kryzysie. No. Tam jest roczne, jeśli chodzi o spadek liczby urodzeń, prawda, roczny zmniejszanie się populacji jest większe niż w czasach tego, co oni nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą, kiedy ponosili straty na wojnie. No, to jest ogromne kurczenie się, prawda, tego. Jest to również państwo niereformowalne właśnie z podobnych powodów, że ci wszyscy, którzy mogą dokonać reform, są żywotnie zainteresowani ich brakiem. Dlatego w tej chwili raczej realizuje się taka sytuacja Polski jako zaplecza surowcowego Zachodu, takiego marnego zaplecza, surowcowo prawda, dostarczającego siły roboczej. No i to tak jak na razie była taka przepychanka w sprawie tych rur gazowych, gdzie Rosjanie chcieli je podre, a Niemcy pokazali, że do Bugu to jest. To był bardzo znaczący moment, jakby tutaj to pokazanie, kto rządzi. No oczywiście dla nas największym niebezpieczeństwem historycznym zawsze jest, gdyby zaszedł jakiś taki deal, że oni by w końcu stwierdzili, co się będziemy kłócić, podzielmy papału, prawda, jak to już było. No ale na razie, no oczywiście warianty rozmaite są możliwe, ale na razie wydaje mi się to nie ma jeszcze, bo dzięki przesłanek, żeby się takiego podziału obawić. Bo jeżeli jeden z sąsiadów ma uzasadnione nadzieje wzięcia pod swoją opiekę całości, to po co ma się dzielić? Stąd jest, jak myślę, zresztą taka koncepcja Radosława Sikorskiego, nie podskakujmy Niemcom, bo jak się zniechęcą do nas, to się powiedzą ruskim, weźcie sobie połowę, to łatwiej nam będzie, że będzie ją opanować. Ale to jest oczywiście koncepcja, delikatnie mówiąc, kapitulacka i raczej mi się raczej nie sądzę, bo nie prowadząca do modernizacji. Ona jest oparta na przekonaniu, że jakby w ramach protektoratu niemieckiego my się będziemy modernizować. Czasem w ramach protektoratu niemieckiego my możemy raczej właśnie degenerować, choćby dlatego, że jeżeli Niemcy otwierają teraz szkoły zawodowe dla Polaków z kształceniem zawodowym w języku niemieckim, no to widać, że przy ich obecnej sytuacji to oni tu potrzebują jakby wysysać jak wampir swoją porcję krwi. Ale że nie ma pretensji do Niemców, no jeżeli oni myślą o swoich interesach i zakładają, że inni myślą o swoich, bo taka jest polityka. Jeżeli Polacy nie myślą o swoich interesach, to na pewno nie będą o nich myśleć Niemcy. Podobnie jak Chińczycy, Filipińczycy, prawda, i Eskimosi, bo coś to wszystko obchodzi. Tak, czego przyszłość jest w naszych rękach i tyle będziemy mieli, o ile się chcemy upomnieć. Następny pytanie. Proszę pana, niech nam pan powie, jak my możemy głosować, żeby były niesfałszowane wybory. Wie pani, jeśli chodzi o fałszowanie wyborów, to ja nie mam doświadczenia w tej kwestii. Muszę powiedzieć, ale to jest kwestia raczej nie jak głosować, tylko jak pilnować. Myślałem, że pani mi zada moje ulubione pytanie, leninowskie pytanie, co robić.
Ja... Bo ile głosuje, kto głosuje, to wiemy, ale kto sprawdza to, to nie wie. Nie, no to są pewne procedury, jeżeli się je wykorzysta, to... Proszę pani, ja teraz nie ma. Może być pani w komisji wyborczej, no może. Ja odpowiem. To w jednym szafie. Odpowiem, no to, no, to pani może być w jednym, rzeczywiście, no nie można być w kilku na raz. Podobno ojciec Pio posiadał taką zdolność, żeby na raz na dwie. Ja nam podały, że było prawie 2 miliony głosów nieważnych, no to pytam się, co to za 2 miliony, skąd te głosy się przyszły? No to jest bardzo dobre pytanie, na które w tej chwili nie mam odpowiedzi. Natomiast odpowiedź, powiem tak, ja w ogóle w tej chwili jestem w trakcie pisania, też może się zareklamuję, bo też często takie pytanie pada, a co autor teraz pisze, no to już z góry odpowiem. Ja piszę na jesień taką książeczkę, która się prawdopodobnie